Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony to ja Hudson Maverick i wreszcie moi drodzy, wreszcie udało mi się obejrzeć pro wrestling Guerrilla Mount Rushmore. I teraz powinienem rzucić taki dźwięk klaszczących ludzi, ale niestety po pierwsze nie mam takiego dźwięku, a po drugie nie chce mi się. I to jest też taka ważna sytuacja. Znaczy to jest też taka ważna sprawa, że mi się po prostu nie chce. Musicie to zrozumieć, gdyż Gdyż za dużo. Nie chcę mieszać w tych filmach, to jest też najważniejsze. Nie chcę w nich mieszać, bo coś się spierdli. A poza tym zauważyłem ostatnimi czasy, że Windows Live Movie Maker niesamowicie się i ostatnio chciałem w nim przetworzyć film i przetwarzał on mi się przez 3 godziny. No ale, wiadomo, też mój komputer nie jest za silny, więc. Nie mogę tylko i wyłącznie zwalać na Windows Live Movie Maker. Ale w każdym bądź układzie, mądraszmur. Moi drodzy, pierwsza ważna informacja, według mnie pierwsze trzy walki y, były takie sobie. Pierwsze trzy walki były takie sobie, nie były one najgorsze, ale nie były one też jakoś niesamowicie, y, niesamowicie super. Niesamowicie super dobre, o tak do wale, takie combo, combo breaker. No, ale ogólnie na tej gali dostałem w prezencie na nowy rok moją ulubioną walkę, a czyli dostałem w prezencie. No to jest po prostu aktualnie moja ulubiona walka w PWG. No i chyba ogólnie, bo niesamowicie mi się podobała i obejrzałem ją jak dotąd trzy razy. Więc, no, to mówi samo za siebie, według mnie. I od razu wam mówię wszystkim, że polecam wam obejrzeć Mount Rushmore. Link będzie w opisie. A ja teraz tylko i wyłącznie czekam na galę All Star Weekend, gdzie powróci Chris motherfucking hero. Mm. I, 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 i... Czekam też na DDT4. To, to też, też jest ważne. W każdym bądź układzie. Pierwsza walka. B-Boy i Willy Mac kontra Peter Avalon i Ray Rosa. No i... Zwycięzcami zostali B-Boy i Willie Mack. Ogólnie walka według mnie była sława i raczej nastawiona była jednak na komedię. Przynajmniej no, przez większą część walki to była komedia. Zresztą zobaczcie sobie gabaryty Pitara Avalona i Raya Rossy. więc na samych widok już widzicie, widzicie tą komedię. Szczególnie gdy walczyli z Willie Mackiem i Bibojem. Pierwszą walkę obejrzałem, bo lubię PWG, ale jakoś specjalnie mi się ona nie podobała. Druga walka, Kevin Steen, który był mniej więcej ubrany w stylu Ultimate Warriora. Jak wiecie, Warrior miał na kostkach i na, i na rękach mm, takie, jakby opaski. No i właśnie to samo miał Kevin Steen. Wyglądało to dosyć śmiesznie. Szczególnie interakcje, znaczy szczególnie fani, którzy krzyczeli, żeby mm, potrząsnął linami, jak Ultimate Warrior, czego nie chciał zrobić. No i Kevin Steen zmierzył się z ach -em. No, i to była walka, która mi się naprawdę podobała. No, bo walczył tutaj Kevin Steen. Wiadomo, też ta walka nie była jakaś super specjalna, ale była to druga walka ach w której naprawdę pokazał wiele. No, i kolejna już walka Kevina Steena. Tyle, że teraz jako jednego z członków Mount Rushmore. No, i co było fajne w tej walce? Na pewno połączenie komedii z bardzo fajnymi, soczystymi wręcz akcjami. No, i pokazem potęgi silnego. Kevina Steena nad szybkim i zwinnym ACH-em. Sam ACH miał parę ciekawych powrotów. No jednakże, jak to zazwyczaj bywa, większość jego powrotów kończyła się źle. No i to właśnie dla niego, a nie dla Kevina Steena. Poza tym, co naprawdę w każdej walce Steena można zauważyć, ma on niesamowity kontakt z publicznością, której to zawsze powie coś miłego. No dobra, nie jest to coś miłego, ale nie są to w każdym bądź układzie miłe rzeczy, ale są na pewno bardzo fajnie, bardzo fajne i śmieszne rzeczy. Yy, taka sytuacja, gdzie ogólnie, w ogóle, prześlę wam link do takiej strasznie fajnej sytuacji z Kevinem Steelem. Walczył on wtedy z Adrianem Nevillem, który wtedy jeszcze występował jako pak, No i jeden z fanów krzyknął, że We want wrestling, wiadomo, że chcemy wrestling. A Kevin Steen tak się odwrócił. I powiedział: This is wrestling, you fuck face! I wszyscy w śmiech. To mnie po prostu samego zniszczyło. No i właśnie to jest Kevin Steen. On ma niesamowitą interakcję z publicznością. Fani kupują wszystko, co on powie, a on sam jest w tym naprawdę śmieszny. I czasami, jak dobitnie komuś dowali, to można e, można się nieźle pośmiać. W tej walce także oberwało się samemu Zeinowi, e, gdzie Kevin Steen nazwał go. Cholerną dziwką, czyli fucking bitch. No wiadomo wszystko oczywiście dla żartów. Fani później też zaczęli skandować "hu is sami", "tu tu 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 hu is sami". No wiadomo, no PWG nie wie kim jest sami zein. PWG na el generico. Po kilku chwilach ACH dodał do tej całej sytuacji, że akurat on lubi samego zeina. No ale. Hmm... Gdy, sami, gdy Kevin Steen chciał wykonać Brainbuster'a na narożniku, czyli Finisher El Generico, krzyknął do fanów, że Sami Zayn nawet tego nie potrafi wykonać, co jest dosyć trafnym stwierdzeniem, bo odbieranie samemu Zaynowi AKA El Generico Brainbuster'a to było największa kradzież w historii wrestlingu według mnie, największe zniszczenie Takiej dobrej akcji. Jak, jak można odebrać El Generico Brainbustera? No, przecież to jest jego flagowa akcja. Dlaczego odebra, odebrali mu tą akcję? To jest, to jest przykre. I ja będę płakał przez wiele nocy jeszcze przez to. A w każdym bądź układzie, walka zakończyła się po package pal driverze. Bardzo fajna walka, bardzo przyjemna. Uśmiałem się na niej. I no, tą walkę mogę Wam bez bicia naprawdę polecić, jeżeli lubicie Kevina Steena, jeżeli lubicie ACH-a i lubicie komedię połączoną z niszczeniem mojego czarnuszka. No i po walce Kevin Steen chciał podać, raczej podał rękę czy nie podał. W każdym bądź układzie wykonał jeszcze dwa package pile drivery na ACH-u, po czym dodał, że witamy w PWG. No więc takie dosyć, yy, takie dosyć dobitne przywitanie. Kolejna walka Chuck Taylor i Trent, best friends, kontra Air, Fox i Rich Swan. No i jak zwykle w przypadku tych zawodników dostaliśmy tak naprawdę na twarz dużą dawką dobrego humoru. I to już w sumie od samego początku. Trent Barretta i Chuck i Taylor świetnie współgrają w taktimie. I to był właśnie ten... To był właśnie dobry zabieg jeżeli chodzi o Trenta Barrette bo jeżeli chodzi o jego singlowe wyczyny nie był on aż tak super fenomenalny a dostając Chuck Chuckiego Taylora przynajmniej możemy się pośmiać i zawsze jest coś on w stanie pokazać więc naprawdę jestem bardzo zadowolony z takiego to zabiegu ogólnie jeżeli chodzi o ten pojedynek dostaliśmy yy, masę świetnych akcji dodatkowo Czarny Jericho, czyli Ritzłon, jest naprawdę fenomenalnym zawodnikiem i uwielbiam, gdy paroduje on innych zawodników, tych bardziej znanych, tych bardziej zarabiających. Samo zresztą stwierdzenie, że jest on Czarnym Jericho, on zazwyczaj krzyczy Oh yeah, baby! niczym Chris Jericho, no naprawdę to jest strasznie śmieszny zawodnik. Jeżeli chodzi o Chuckiego Taylora, także... Uwielbiam tego zawodnika, w tej walce też nie próżnował i zaczął sobie strzelać w trakcie walki fotki, po czym rzucił kamerę, tudzież aparat w ręce fanów. Wyglądało to dosyć fajnie. No i jeszcze to zapamiętałem z tej walki, to podwójny choke na AL Foxie. No i później, no i, no i cały czas mówię no i, muszę jakoś zaprzestać tego sformułowania. Ale ogólnie walka skończyła się kombinacją paru ciosów. Gdzie Chuck Taylor wykonał swój finisher, to jest taki mm, file driver, coś w tym stylu. No i best friend zwyciężyli. No i fajnie, jak najbardziej mi się to podobało. Kolejna walka: Brian Cage kontra Tomas Ociampa, kontra Anthony Nis, kontra Drake Younger. I tak, było to czterech dużych facetów, którzy są niesamowici w ringu. I naprawdę, aż dziw bierze, że potrafią oni wykonać. Akcje wysokiego ryzyka, czyli na przykład Planche za ring, czy tam Planche Zaring, nie jak to się czyta, raczej znaczy jak to się wymawia, 450, Splash, Moonsol, no i takie inne akcje, bo naprawdę, jeżeli na nich spojrzycie, to są, to jest czterech dużych kolesi, Może Drake Younger jest troszkę mniejszy, no i Antoninis też, ale Brian Cage i Tomaso Ciampa nie próżnują, Oni co chwilę wykonują jakieś akcje wysokiego ryzyka, a gdy to wykonują, to naprawdę czuć ten impet, impecik. I jeżeli chodzi o tą walkę, mieliśmy w niej ciągłą akcję, gdzie tak naprawdę nie mogliśmy oderwać wzroku od monitora, co było dla mnie naprawdę, naprawdę, naprawdę ogromnym zaskoczeniem, bo jednak tych czterech mięśniaków potrafiło stworzyć tak cudowną walkę. Dodatkowo, dzięki masie nirfoli, emocje były cały czas na wysokim poziomie. No i zwycięzcą został Drake po Drake Landingu na Tomaso Ciampe, co też było dla mnie dosyć dużym zaskoczeniem. Nie spodziewałem się, że akurat Drake Younger zwycięży, ale dzięki temu, mm, dzięki temu zwycięstwu, dzięki temu zwycięstwu, kurde, dzięki temu zwycięstwu jest on bliżej na pewno walki z Adamem Colem o mistrzostwo PWG, a także dzięki temu zwycięstwu trafi on do walki na DDT 4, gdzie Chris Hero zmierzy się z Johnem Gargano, z Drake Youngerem i z Kylem O'Reillym. Więc naprawdę zapowiada nam się fenomenalna walka i to już za. O! Aż mi głos troszkę się załamał. DDT4 w tym miesiącu, ale jak wiemy, zanim to wszystko trafi do internetu, to miną jeszcze 2-3 miesiące. No ale jak dostanę tylko swojej łapki DDT4, to na pewno Wam podsumowanie tego zrobię i na pewno moją opinię jakąś też postaram się nagrać. Kolejna walka i to jest moja ulubiona walka od dzisiaj. Od w sumie od. Nie od dzisiaj, co jest dzisiaj? Oops. Dzisiaj jest, moi drodzy, wtorek, czyli od soboty, to jest moja ulubiona walka. Dawno nie widziałem tak fenomenalnego starcia. Moi drodzy, Roderick Strong kontra Johnny Gargano. Naprawdę to było cudne, to było piękne, to było niesamowite. To było imba żeby po prostu to, to stwierdzić. To było OP, to było IMBA. Zniszczyło to wszystkie walki, jakie dotąd widziałem. Naprawdę, jeżeli chodzi o techniczny aspekt wrestlingu, to było nieziemskie. Nieziemskie. Normalnie orgazmam, orgazmu można było dostać oglądając tę walkę. Dlaczego? Ja po prostu ubóstwiam techniczny wrestling i dla mnie oglądanie takich akcji, oglądanie tych akcji, które oni robili, to, to było coś pięknego. Dawno nie widziałem naprawdę tak fajnej walki. No i tak, jeżeli chodzi o Gargano i Stronga, to według mnie są to najlepsi technicznie zawodnicy na aktualnej scenie niezależnej. Sama walka wyglądała tak, że mieliśmy masę kontr, mieliśmy masę nirfoli, mieliśmy masę tak naprawdę niewiadomych, bo do końca nikt nie wiedział, kto wygra. Najważniejsze w tej walce emocje które cały czas we mnie gdzieś tam buzowały. No i też co było najważniejsze, to zgranie między zawodnikami, gdzie Roderick Strong chciał wykonać taki szybki double X handle, czy jakoś tak to się nazywa. Po prostu wskoczył na drugą linę, odbił się od niej, no i w tym samym momencie Johnny Gargano wykonał mu super kick, więc naprawdę zgranie niesamowite zwycięzcą poprzez submission i też naprawdę ta końcówka była ekstra. Roderick Strong wykonuje wszystko, wszystko co może. Ostatnią akcją, czyli Tiger Suplexem chce to zakończyć, raz, dwa, nie udało się. Mamy później Stronghold, nie udało się. Gargano zapina, Gargano no, Gargano escape. Już prawie, już prawie, ale nie udało się. Parę wymian ciosów, ostatecznie Gargano zapiął, Gargano escape. No i Roderick Strong nie mógł nic innego zrobić, jak tylko się poddać. I jestem ciekaw, co tą walkę przebije. Każdemu z Was polecam zobaczyć tą walkę. Jeżeli nie możecie jej zobaczyć na stronie Watch Wrestling TV czy jakoś tak, to napiszcie mi, bo ja jestem w stanie nawet ją nagrać i wrzucić na YouTube'a. Nie wiem czy to zrobię oficjalnie, wiadomo, że na publiczny, czy czasem nie walnę tego tylko mm, jako dla tych specjalnych ludzi, którym wyślę link. Ale w każdym bądź układzie, jeżeli nie możecie obejrzeć tej walki, napiszcie mi, ja czym prędzej dla was ją nagram i wrzucę. Bo to było świetne, naprawdę mi się niesamowicie podobało, szczególnie początek, gdzie Gargano, yy, jak wiemy, Roderick Strong ma trzy zajebiste akcje. Trzy zajebiste akcje wykonuje w każdym bądź układzie: fenomenalne czopy, fenomenalne supleksy i fenomenalne backbreakery. No i jako że Johnny Gargano chciał mm, ochronić się przed czopami, wziął takiegoś randomowego kolesia bluzę, zapiął ją, no i wszyscy fani skandują, żeby założył kaptur. I chyba tu jest jakieś nawiązanie do Aroa. No ale w każdym bądź układzie Gargano tak stoi, ma założony kaptur, nagle ściąga kaptur i tak pokazuje, a pani wow! O co chodzi? Gargano znowu zakłada kaptur, ściąga kaptur, wow! Takie zaskoczenie. To mnie zniszczyło. Naprawdę uwielbiam Johnny Gargano i chyba jest to aktualnie mój numer dwa jeżeli chodzi o scenę niezależną. Na numerze, na numerze pierwszym jest Kevin Steen, na numerze drugim Johnny Gargano, na numerze trzecim. Ach, to by było ciężko. Ja bym też musiał zrobić listę moich ulubionych zawodników w scenie niezależnej. Ale, no nie wiem, może Kyle O'Reilly, ale nie mówię na 100%, więc nie ufajcie mi. W każdym bądź układzie na pewno Kevin Steen numer 1, Johnny Gargano numer 2. Kolejna walka. Young Baxi, którzy bronili swoich mistrzostw tag przeciwko Joemu Ryanowi i Candice Ray. I moi drodzy, bardzo była to dobra walka. Bardzo szybki początek. Jestem naprawdę pełen podziwu dla Candice, która potrafi stworzyć naprawdę dobrą walkę i to mierząc się z facetami. W pewnych momentach myślałem, że naprawdę Young Baksi przegrają i stracą Mistrzostwa Taktym na rzecz kobiety i Kolesia, który zazwyczaj grał jako komediant. Ale no co się stało dalej? No Candice LeRae pokazała, że ta jej krótka przerwa w TNA, a czyli tej krótka przerwa, tej krótki przystanek w TNA był niczym w porównaniu do tego, co pokazała tu. Tak naprawdę możemy zapomnieć o tej walce z Gail Kim. Ona tam nie pokazała nic. Candice Lee po prostu tam miała wejść i przegrać. W tej walce Candice wykonywała akcję wysokiego ryzyka, wykonywała submiszyny, świetnie walczyła i jestem naprawdę jej ogromnym fanem. Jeżeli chodzi o. Mm, o, 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 właśnie o to, właśnie o tą Candice. Ona mi przypomina, przypominała w tej walce Jonas Cine, który wychodzi ze wszystkiego. I tak samo Candice Leary wychodziła z każdej praktycznie akcji, z każdej w sumie opresji, no i odkopując dosłownie po wszystkim. Wszystkie akcje, jakie poszły od Young Bucksu, zostały odkopane przez Candice. No ostateczna akcja niestety nie dała jej już wyjść. Mianowicie e, Rolling, Rowling. Fireman's Carry. Już się nauczyłem jak się ta akcja nazywa. Dodane do tego 450 Splash. No i dodany Moonsault. Niestety po tym Candice jeszcze już się nie, uda nie udało podnieść. W sumie się nie dziwię, bo dosyć to było niezłe combo. Zresztą to jest taki już ostateczny finish Young Bucksów. No i no i Joey i Candice w moim odczuciu okazali się być najgroźniejszymi przeciwnikami Young Baksów, co jest lekkim zaskoczeniem. No i mówię to przez pryzmat tego, że kobieta tak naprawdę składała i niszczyła Baksów. Robiła z nimi co chciała, bez żadnych podtekstów. No a jak wiemy, Young Baksi to najlepszy taktim na obecnej scenie niezależnej. Ale wiadomo, no tak to musiało też być rozpisane. Candice nie mogła być zwykłą laseczką, która nic nie potrafi zrobić. Ona tutaj musiała pokazać pazur, no i naprawdę go pokazała. Joey'ego Ryana zbytnio w tej walce nie było. C czasami się pojawiał, ale pod koniec, pod sam koniec, gdzie Candice ich niszczyła, Joey Ryan otrzymał tylko parę super kicków i leżał już za ringiem. No a szkoda, bo troszkę przypominał mi asystę w tym pojedynku. Ale i tak walka naprawdę mi się podobała i. Też mogę ją wam polecić. Co prawda, nie było to starcie tak dobre jak Roderick Strong, Johnny Gargano, No ale wiemy, tam mieliśmy jeden na jeden, tu mieliśmy dwóch na dwóch, więc to też inaczej się, inaczej człowiek odbiera po prostu walki, gdzie jest więcej zawodników, a inaczej gdzie jest mniej zawodników. No i main event walka o mistrzostwo PWG, czyli Pro Wrestling Guerrilla. Adam Cole kontra Kyle O'Reilly, dawni partnerzy w takim Future Shock. No i szczerze, Według mnie, to od, według mnie ta walka była ogólnie cienka. Nie była ona super słaba, albo po prostu ja wtedy nie, nie potrafiłem jej w jakiś, jakiś normalny sposób odebrać. Ale według mnie ta walka nie była aż taka dobra, jak myślałem. Naprawdę oczekiwałem od nich i od tej walki czegoś więcej. Yy. Myślałem, że uda im się przebić. Starcie z Gargano i ze Strongiem no ale niestety nie udało im się. Co prawda, było wiele Nirfoli, było wiele ciekawych akcji, było parę śmiesznych akcji, ale no, liczyłem na coś więcej. Po prostu, nie wiem, może ja też po tej walce Gargano ze Strągiem oczekiwałem nie wiadomo czego, a dostałem bardzo dobrą walkę, tyle że mój odbiór jej był troszkę gorszy. No, możliwe, ale w każdym bądź układzie. Dalej Kyra O'Reilly'ego lubię. Końcówka walki y, wyglądała w taki sposób. W ogóle też ta końcówka troszkę zepsuła ogólny odbiór walki, bo nieważne jak dobrze by Kyle O'Reilly walczył, nieważne jak dobrze Adam Cole by walczył. No i tak pod koniec y, do ringu przybiegli Young Baksi. Właśnie podobała mi się ta walka, jeżeli chodzi też o kontry i o samiszyny Kyle O'Reilly'ego, no bo to wiadomo. No i pod koniec mieliśmy zapiętą gilotynę na karku Adama Cola. Do ringu wbiegli Young Baksi i Kevin Steen. Young zostali szybko wyeliminowani, ale Kevin Steen wykonał F-Sync na Sędzim oraz Package pile Driver na Kyle O'Reillym, po czym Adam Cole go przypiął. No i też wygrał tą walkę. No i tak jak mówię, no ta końcówka troszkę według mnie głupia, ale nie możemy narzekać, że no to jest jednak nowy tag team. Mount Rushmore muszą pokazać swoją siłę nie mogą przegrać mistrzostw, przynajmniej na razie. No i tak to musiało się skończyć, a nie inaczej. Według mnie, jakbym miał ocenić, jakbym miał wybrać te top 3 walki, to na numerze pierwszym mamy Roderika Stronga z Johnem Gargano. Ktoś chyba idzie. Poczekajcie. Lekka przerwa niestety w edywaniu, nie mogłem tego wyłączyć. W każdym bądź układzie pierwsza walka: Johnny Gargano, Roderick Strong, druga walka: hmm, jak oni się tam nazywali? Drake Younger, hmm, Brian Cage, Thomas Ociampa, Antony Nis. i trzecia walka: hmm, Young Bakshi i Joey Ryan oraz Candice Leeway, chyba albo ACH, Kevin Steen. Póki co egzekwowo, póki co nie wiem, co było w sumie lepsze, ale w każdym przykładzie po samej tej sytuacji, gdzie yy, Jank Baksi i Skewicci zainterweniowali, do ringu wbiegło kilku zawodników z zaplecza. No i oczywiście pomogli tam Kailowi, ale za mikrofon zwołał Johnny Gargano i wyzwał Adama Kola na pojedynek o mistrzostwo. Powiedział, że on nie jest w tej federacji za długo, ale kocha tą federację, kocha tych wszystkich ludzi i chce walczyć o jej dobro. No i tak to się zakończyło. Ja osobiście bardzo czekam na starcie Johnny'ego Gargano z Kylem O'Reillym. Mam nadzieję, że to będzie bardzo dobry spektakl, chociaż najprawdopodobniej i w niej zainterweniują jak Baksi, Kevin Steen. Ale to zobaczymy. Według mnie walka była bardzo dobra, znaczy według mnie walka była bardzo dobra. Według mnie Gala była bardzo dobra, oprócz tej pierwszej walki, ale można o niej w sumie zapomnieć po tym, co dostaliśmy później, szczególnie po starciu Gargano z Roderickiem Strongiem. Piszcie, co wy sądzicie o PWG, szczególnie o Montrashmore, jaki był wasz odbiór tej gali. No i czy możecie obejrzeć ją na tej stronie, którą będziecie mieli w opisie? Jeżeli nie, no to piszcie mi, czy chcecie naprawdę zobaczyć tą walkę Gargano ze Strongiem. Bo tak jak mówię, ja jestem w stanie nagrać to i wrzucić na YouTube. I nie wiem, czy to właśnie opublikuję, czy zrobię to jako. Tylko dla, dla wybranych, że podeślę Wam po prostu na skrzynkę odbiorczą linki i będziecie mogli obejrzeć. No to tyle, moi drodzy. Ja już Wam dziękuję za wysłuchanie tego krótkiego materiału. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym omówieniu PWG, które za pewnie miesiąc. No i cześć!